Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek i kolejny odcinek na casualu. Dlatego, że nikt z was zbytnio tematów nie wymyślił ciekawych, może poza trochę Szakim, który się zapytał, kiedy będą live'y i w ogóle jak to jest z tymi live'ami. No to oczywiście odpowiedziałem, live'y są na Twitchu i właśnie... teraz zdechłem. Mam nadzieję, że nie trafi, jednak trafi niestety, gówno walone. Dobra, ogólnie live'y są na Twitchu. W sumie to teraz codziennie z DBD, bo w sumie próbuję raszować jak najbardziej archiwa, póki jeszcze jest ich czas, 40 któryś poziom jest, mam aktualnie ja. I no w sumie codziennie się pojawiają te live'y. Jeżeli ktoś by chciał być na tym strumyku, no to oczywiście zawsze w opisie, no i również na kanale jest ten link. Lol. Dobra, beka z tego spaja. No i możecie ze mną na tych live'ach sobie pobyć trochę. Nie wierzę, ich tu jest za dużo. Strzelił we mnie, nie strzelił we mnie. Kurde. Dobra, ładnie poszło. Ogólnie bardzo dawno też nie grałem w TF-a, no także jakoś na razie to idzie. Ogólnie z Rexis chciał jeszcze mi zaproponować coś takiego, żeby robić takie coś, że kto tam w ileś żyć na przykład zrobi więcej. Ta to jest cheater, którego próbujemy wygigować, ale nie da się. Kto zrobi więcej żyć, więcej killi, ten wygrywa, tylko jest problem, że Rexis w miarę tak na bieżąco gra, a ja gram dosłownie raz na jakiś miesiąc, coś takiego. Także moim zdaniem będzie to nie fair. Bo biorąc pod uwagę, kiedy ja ostatnio grałem, poza tym, że grałem na ostatnich pogadankach, to tak de facto nie grałem, nie wiem, ja może nawet niepełną godzinę w ciągu ostatnich 2 tygodni mam, także no w ogóle śmiesznie. Raczej gram w DBD, ponieważ teraz właśnie tryharduję archiwa, no i dosyć często teraz w LoL'a gram, bo no próbuję coś tam poćwiczyć ze skilla, teraz jeszcze wolne do 7, to tam jakieś meczyki się cały czas tak właściwie gra. Lewa w sumie w Sylwestra tylko nie będzie, podejrzewam, że już w sumie pierwszego też powinien być, bo no tak jak mówię, codziennie są jakieś streamki z DBD na Twitchu i oczywiście jeżeli byście chcieli, możecie wpadać. Bardzo zachęcam, bo czasem są dosyć fajne rzeczy i ciekawe, śmieszne. Oczywiście live'y z DBD, LoL'a, TF'a jeszcze się nie pojawił, z Minecrafta już się nawet pojawił, był live z serwera. A no i tak a propos, znowu kolejny był świat, nagrałem tylko jak buduję część domku i tak mniej więcej mam trochę już porobione. I no nie wiem, czy wy chcecie tę serię z Minecrafta, czy nie. Tak jakoś tego nie widzę, bo był świat, ktoś coś popsuł, musiałem nowy zrobić, potem serwer się sam w siebie popsuł, bo system nie wytrzymał, więc musiałem znowu na nowo serwer postawić. Teraz jak na razie od paru dni się wszystko trzyma i jest w miarę okej, ale nie wiadomo co to będzie jutro, więc boję się i nie mam pojęcia jak to właśnie wszystko będzie funkcjonować. Ale mam nadzieję, że jakoś się też to uda i chciałbym w końcu jakieś lepsze projekty niż tylko domek na tym serwerze zacząć rozbudowywać. Na przykład ostatnio miałem pomysł i w sumie pewnie go zrealizuję, taką automatyczną farmę bambusa. Dobra, on jest friendly, tego nie bije. Lubi mnie. Jego też już polubiłem. Engineer. No to widać, że bardzo zrównoważone 2 na 5. No ogólnie nie ma graczy żadnych. Także no. Jak coś to zmienię sobie może na Skunta, bo Skuntem coś podejrzewam, że będzie lepiej.
aż tak tryharduje? Serio? Nie wiem, jakby... To trzeba mieć 2 IQ, żeby tryhardować. I ten typek też tryharduje, ten Devilmanem. Nie wiem, Beka tryhardują, kiedy jest 2 na 4. To trzeba mieć, nie wiem, 2 IQ chyba. Osuń się, bo... Wow! O dobra, teraz jest 4 na 4. Dobra, typy się jakieś do nas przyłączyły, jest dobrze, a tego Devilmana nie lubię. Także, o, jeszcze campi nam respa. Ho, jaka fajnie. Dobra, poszedł, nie ma go. Wow. Jezus, ten skunt. Ty nie umiesz grać skuntem, typie! Tak, on chyba jakiś powalony ten skunt. No ogólnie teraz tak wygląda w TF-ie. Może też przez to, że to jest późna godzina, chociaż wcześniej jak grałem, w sumie w godzinach szczytu, tak podejrzewam, około 17. Przez chwilkę, to i tak nie było najwięcej graczy, bo było chyba... Na 24 to jest, nie? To tak... No, full nie było, nie? Tak z 18 było, powiedzmy. Czyli... No, w sumie bardzo dobrze, bo tyle powinno być, moim zdaniem, ale... I tak, no, sądzę, że za mało. Bo na casualach to zawsze były całe pełne, a teraz jest 8 graczy, więc... No, ogólnie kozak, nie? No ale no cóż, no tak niestety zaczynają wygrać powoli casuale i dużo osób też mówi, że właśnie TF to już będzie za niedługo bardzo martwa gra. A ja uważam tyle. Jest bardzo fajną, śmieszną grą, między innymi dlatego, że ludzie też dosyć fajna społeczność jest, poza tym, że niektórzy tryhardują. Ale no da się tak fajnie grać, tak jak teraz, czyli być family friendly, wszyscy sobie tylko tańczą, robią różne takie rzeczy. O, ten Konga, ja bym chciał Konga, bo nie mam Kongi. A kiedyś miałem. Konga jest kozacka. Także no. Mi się to bardzo podoba. I tym, mam nadzieję, w miarę optymistycznym akcentem będziemy też kończyć. Oczywiście w komentarzach podawajcie swoje propozycje na kolejne pogadanki. Mam nadzieję, że mi się podobało. Ja tutaj jeszcze pewnie chwilę się trochę z tymi ziomeczkami pobawię. Także komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!